Nowa fundacja na terenie Wrocławia chce zauważyć opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Takich rodziców i innych osób jest bardzo wiele, a one także potrzebują wsparcia i możliwości rozwoju. Tutaj widzicie Państwo Mikołaja, który ma 24 lata. Jest wspaniałym chłopakiem, ale potrzebuje bardzo wiele empatii i miłości, by móc dalej się rozwijać i żyć. Mikołaj cierpi na porażenie mózgowe i szereg innych chorób. Mikołaj nie ma rytmu dobowego, więc dla niego dzień może się rozpocząć o którejkolwiek bądź godzinie i trzeba w tym momencie zająć się nim, prawda? Bo będzie się tego domagał. Wspólnie dzielimy opiekę, ale przede wszystkim właśnie mąż poświęcił całkowicie swoją karierę zawodową. Codzienność opiekunów osób z niepełnosprawnościami jest bardzo trudna. Ten natłok problemów jest tak duży, że zawęża nam świadomość. Każdy dzień jest inny, ale w sumie one są strasznie do siebie podobne. To jest ta monotonia. Ogromnie wyczerpująca. Rodzice osób z niepełnosprawnościami są wykluczone, zamknięte w swoich domach wraz ze swoimi problemami. Bardzo często się spotykam z tym, że rzeczywiście te osoby są często zamknięte właśnie w domu, nie mają możliwości takiego pełnego rozwoju, nie mają też wiedzy, umiejętności, które są im potrzebne i też zadbania o takiej możliwości zadbania o własne potrzeby, nie tylko o potrzeby dziecka, nie tylko o potrzeby rodziny, tylko zadbania o swoje potrzeby, nie zapominania o sobie. Fundacja To The Future chce aktywizować opiekunów osób z niepełnosprawnościami i zauważa, że niepełnosprawny to także jego najbliższe otoczenie, a od siły opiekunów bardzo wiele zależy. Chcemy zmienić tą barierę mentalną. Rodzic niestety spotyka się z tym wielkim nieszczęściem, gdy rodzi mu się dziecko niepełnosprawne. Musi zrezygnować. Cała jego kariera, cała edukacja, wszystkie aspiracje, marzenia, wszystko zostanie jak gdyby wykluczone i te osoby stają się wykluczone, one są niewidzialne. Fundacja organizuje teraz dla opiekunów darmowe warsztaty w Zamku Kliczków. Warsztaty mają na celu nauczyć kompetencji, nauczyć dbania o siebie, nauczyć tego, żeby te osoby nie zapominały o sobie, bo jeżeli ich zabraknie, jeżeli zabraknie tego, że oni przestaną się rozwijać, również te osoby niepełnosprawne nie będą miały opieki. Na darmowe warsztaty można się jeszcze zapisać, są wolne miejsca. Bycie rodzicem dziecka z niepełnosprawnościami to droga pełna wyzwań. Pan Bóg nam daje takie wyzwania, jakie jesteśmy w miarę na swoich barkach podźwignąć. Czyli my musimy znaleźć w sobie takie moce, żeby to podźwignąć, ale nie możemy siebie w pewien sposób wykluczyć ze społeczeństwa. Echo 24, Marta Wrońska.